Kryminalne zagadki Podlasia. W połowie lat 90. w Polsce co pewien czas media obiegała informacja, że właściciel dobrze prosperującego biznesu został znaleziony martwy. I tak naprawdę nie miała znaczenia branża, w której działał przedsiębiorca. Zazwyczaj, gdy śledczy zaczynali drążyć, okazywało się, że w tle były długi czy też niejasne transakcje. W każdym razie, co do motywu, tutaj raczej wątpliwości nie było. Ale co zrobić, gdy przy ofierze policja znajduje nietkniętą sporą sumę pieniędzy, gdy nic tak naprawdę nie wiadomo o długach czy ewentualnych powiązaniach z jakimiś przestępcami? Co śledczy mają myśleć o zabójstwie, którego motyw nie jest ustalony? I dzisiaj właśnie taką historię chcielibyśmy Państwu przedstawić w Kryminalnych Zagadkach Podlasia. Dziś jesteśmy w Białymstoku. A konkretnie w dwóch miejscach, bo w okolicach dworca autobusowego oraz na osiedlu Zielone Wzgórza, konkretnie przy ulicy Storczykowej, ale po kolei mowa o historii pana Andrzeja w latach 90. właściciela bardzo popularnej w tamtym czasie kwiaciarni, która mieściła się właśnie w nieistniejącym już zresztą centrum parku w okolicach dworca PKS. To tam znajdowała się kwieciarnia, która była chyba całkiem dochodowym biznesem. W każdym razie dawała mu, tak można przypuszczać, poczucie spełnienia zawodowego, finansowego. Raczej panu Andrzejowi i jego rodzinie powodziło się dobrze na płaszczyźnie zawodowej, bo gorzej było już na płaszczyźnie tej osobistej. W 1995 roku małżonkowie poróżnili się, doszło do rozwodu. Dzieci, które mieli, pozostały przy matce. I tutaj może wtrącę coś z mojego doświadczenia zawodowego jako detektywa, bo i tak było w przypadku pana Andrzeja, że o ile te sprawy osobiste, uczuciowe stosunkowo szybko da się pozałatwiać, o tyle te kwestie materialne, a więc związane z podziałem majątku, to one bardzo często bywają zarzewiem konfliktów, niejednokrotnie większych niż to, co leżało u podstaw rozpadowi ich związku. I tak właśnie było w historii pana Andrzeja, a kwiaciarnia była tym elementem, który powodował, że małżonkowie się ze sobą spierali. Dodajmy, że pan Andrzej chciał oddać byłej żonie mieszkanie, a sobie zatrzymać kwiaciarnię, która, jak wspomnieliśmy, była interesem dochodowym. Do tego miał wypłacać żonie pokaźną sumę alimentów, jednak była żona nie zgodziła się na to rozwiązanie. Ona sama chciała dostać tę kwiaciarnię, a całą resztę oddać panu Andrzejowi. Z tych informacji, do których dotarliśmy, wynika, że pan Andrzej bardzo przeżył rozstanie z żoną. Nie miał wrogów, nie miał długów, był człowiekiem ogólnie lubianym. Więc tak naprawdę pozostaje wciąż pytanie, co się takiego złego stało? Można by powiedzieć, że w zasadzie tylko kwestia podziału majątku była tym, co burzyło jakiś porządek codziennego funkcjonowania pana Andrzeja, ale nie była to jedyna kwestia, ponieważ zaczynało właściwie dochodzić do różnych sytuacji, które dziś już chyba można powiedzieć, do jakiego finału zmierzały. W każdym razie ten konflikt dotyczący kwieciarni powodował, że na przykład w te rozmowy pomiędzy małżonkami wtrącał się teść, to już wiemy, rzekomo pan Andrzej miał od niego odbierać jakieś pogróżki, jakieś słowa odgrażania się. Nie wiadomo, na ile te groźby traktował poważnie. W każdym razie już wtedy chyba coś wokół pana Andrzeja zaczynało się dziać. Pan Andrzej wspomniany mieszkał w bloku przy ulicy Storczykowej na osiedlu Zielone Wzgórza w Białymstoku. Po sąsiedzku z blokiem znajdował się tam rząd garaży, a w jednym z nich pan Andrzej parkował swoją Toyotę. W 1997 roku, kiedy przebywał w pobliżu garaży, doszło do pierwszej niebezpiecznej sytuacji, bo ktoś go wtedy zaczął gonić. Udało mu się wtedy uciec, ale nie poinformował o tym policji. Kto wie, czy ta historia, którą dziś opowiadamy, nie miałaby zupełnie innego finału, gdyby wtedy poinformował policję o tym całym zdarzeniu. Być może tak by było. Ja dodam jeszcze, że mam dosyć osobisty stosunek do tych miejsc, ponieważ dobrze znam to osiedle, te lokalizacje. Kilka dni temu byłem w tamtych rejonach. Tych garaży, w których parkował samochód pan Andrzej, już tam nie ma. Natomiast blok, w którym mieszkał, to wszystko wciąż stoi. Można sobie przejść, troszeczkę poczuć jakby atmosferę tamtych sytuacji, które miały miejsce. Bo początek tych tragicznych wydarzeń, bo do nich zmierzamy, miał miejsce właśnie w okolicy garaży. Ale nie uprzedzajmy faktów. 26 maja przypada, przypomnijmy, Dzień Matki, a więc dzień, w którym we wszystkich kwiaciarniach tak naprawdę panuje wzmożony ruch. Nie inaczej było w tej prowadzonej przez pana Andrzeja. Kilkukrotnie tego dnia pojawiał się w firmie, by dowieźć świeże kwiaty, żeby sprawdzić, czy niczego w kwiaciarni nie brakuje. Wieczorem około godziny 21 odwiózł swoje pracownice do domów, a o 21.30 dotarł na Zielone Wzgórza w pobliżu garażu. Co się wtedy dzieje? Tutaj dodajmy jeszcze tylko dla tła, że te garaże to nie są na odludziu, tylko są bardzo, ale to bardzo blisko bloków. Wtedy były te garaże tam tak blisko położone. Kiedy zaparkował samochód, prawdopodobnie otworzył, mówimy prawdopodobnie, bo to tylko rekonstrukcja, otworzył drzwi garażowe, wjechał do tego garażu.
i kiedy wysiadł z samochodu, doszło do ataku. Później, po czasie, na miejscu znaleziono bardzo, ale to bardzo liczne ślady krwi, między innymi również połamaną łopatę. To świadczyło o sile napastników. Też jest takie domniemanie, że było ich co najmniej dwóch. Miało to służyć temu, żeby obezwładnić pana Andrzeja, ponieważ właśnie po fakcie w garażu nie było ani jego samochodu. Czy wtedy już było wiadomo, co się mogło stać, czy dopiero po pewnym czasie śledczy doszli do tragicznego finału? Tak naprawdę dwa, można powiedzieć, jak to często bywa, przypadkowe wydarzenia pozwoliły ujawnić, do czego doszło. Otóż najpierw kolejnego dnia po tym zdarzeniu przypadkowa osoba w okolicy Księżyna, w okolicy stawu, który tam się znajduje, zauważył samochód leżący w wodzie kołami do góry, co ważne. Kilka godzin później, w zupełnie innym miejscu, odległość kilkunastu kilometrów, bo w okolicach Choroszczy, w lesie przypadkowa osoba z kolei znajduje ciało mężczyzny. Okazuje się, że samochód znaleziony we wspomnianym stawie to samochód należący do pana Andrzeja, a zwłoki to niestety pan Andrzej. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zmarł na skutek uduszenia się, natomiast na jego ciele ujawniono liczne ślady uderzeń tępym narzędziem, ale też i takim o ostrym zakończeniu. To by wskazywało, że ta znaleziona nieco później łopata mogła być narzędziem zbrodni. A na pewno jednym z narzędzi, które było użyte. Do tego warto dodać jeszcze, że to ciało pana Andrzeja było chyba dosyć mocno okaleczone. Jedna ręka i jedna noga były też połamane. To wszystko świadczyło o jakimś niewyobrażalnym bestialstwie, można by powiedzieć. Było o odbywaniu złości, agresji przez sprawców. Co ważne, to też taki ślad. Przy panu Andrzeju znaleziono zwitek zakrwawionych pieniędzy. Ta kwota po przeliczeniu to było około 4000 zł. Jak się później okazało, był to najprawdopodobniej jego dzienny utarg z tego dnia, więc można by sobie wyobrazić, że w tamtych latach zwłaszcza to kwota dosyć imponująca, a jednocześnie pozwoliła ona rzucić śledczym światło na motyw, który kierował napastnikami. Z jednej strony wykluczyć ten motyw rabunkowy, skoro znaleziono tyle pieniędzy, ich nie zabrano ofierze, więc przyczyna napaści była zupełnie inna. Istnieje takie, co prawda, domniemanie, w moim odczuciu najmniej prawdopodobne, ale jednak weźmy je pod uwagę, że po prostu z jakiegoś powodu napastnicy nie znaleźli tych konkretnie pieniędzy, natomiast inną sumę mu zabrano. Natomiast chyba dominującą hipotezą jest właśnie ta, że po prostu napad miał inne tło niż rabunkowe. Dodajmy jeszcze, że niedaleko miejsca, gdzie znaleziono zwłoki, śledczy znaleźli rozsypane osobiste rzeczy pana Andrzeja, tak jakby ktoś czegoś tam szukał. Nie wiemy dzisiaj, czy znalazł to, czego szukał, ale faktycznie ten wątek rabunkowy trochę zaczyna się zacierać, a taki tragiczny scenariusz podpowiada, że nie chodziło właśnie o pieniądze, a o coś zupełnie innego. Zemsta? Być może zemsta, być może jakieś porachunki, być może przypadkowo wytypowana ofiara. Hipotezy można by pewnie mnożyć, natomiast składają się one w jakąś całość. Jednak do dziś nie udało się tak naprawdę ustalić, co faktycznie było motywem. Warto tu też wspomnieć o samochodzie, który został znaleziony w tym stawie w okolicach Księżyna, bo auto, jak już powiedziałem, było usytuowane kołami do góry, ale po wyciągnięciu co się okazało? Że woda i muł przede wszystkim zmyły większość śladów z tego samochodu, ale to nie jedyne ciekawostki, które zostały znalezione wewnątrz, ponieważ kierownica była specjalną gumą przymocowana do zagłówka fotela kierowcy. Miało to zapobiec skręceniu się kół, żeby one były ustawione prosto, a jednocześnie pedał gazu był zablokowany kawałkiem drewna, który miał go blokować, to też tak, żeby samochód mógł się przemieszczać. Czyli sprawcy najprawdopodobniej uruchomili samochód, zablokowali właśnie koła i kierownicę, żeby on nie skręcił, żeby podążył prosto do tego stawu. Wody było zbyt mało, bo to auto wystawało, ale kto wie, gdyby tej wody było więcej, prawdopodobnie samochód by zatonął i nie tak szybko doszłoby do ujawnienia jego obecności w tym właśnie miejscu. Wtedy śledczy doszli do wniosku, że napastników było co najmniej dwóch, no bo ktoś musiał prowadzić samochód należący do zabójców, a drugi samochód należący do pana Andrzeja. Poza tym pojedynczy napastnik musiał liczyć się z tym, że ofiara będzie stawiała opór. W przypadku dwóch osób jest to oczywiście dużo trudniejsze. Ponadto, dlaczego co najmniej dwóch? Ponieważ jedna osoba chyba raczej nie poradziłaby sobie z przepchnięciem samochodu w kierunku stawu. Myślę, że czysto organizacyjnie. No przede wszystkim pan Andrzej w tamtym czasie miał ponad 40 lat, więc był mężczyzną młodym, sprawnym i silnym. To rodziło obawy o to, że po prostu zwyczajnie może uciec. Tu jest jeszcze ciekawy wątek, którego nie poruszyliśmy, a o którym wspomniałem wcześniej. To, że garaż, w którym doszło pierwotnie do tej napaści, znajdował się bardzo blisko bloków, a jednocześnie pytani przez śledczych sąsiedzi, mieszkańcy, nie potwierdzili, żeby cokolwiek słyszeli. Nie słyszeli żadnych odgłosów walki, żadnego krzyku, żadnych dźwięków. Natomiast zwrócili uwagę, że w okresie kilku dni poprzedzających to zdarzenie widzieli w okolicy czerwoną Ładę Niwę, a w niej młodych mężczyzn, z tym, że śledztwo nie przyniosło w tym zakresie rezultatu. Nie udało się potwierdzić ani tożsamości tych mężczyzn,
ani danych tego samochodu, ani w ogóle czy taki fakt miał miejsce. W śledztwie policja badała różne możliwe hipotezy. Najbliżsi pana Andrzeja informowali, że wiedzą, kto stoi za zabójstwem, wskazując na jego byłą żonę i jej ojca. Tyle, że nie znaleziono żadnych śladów na potwierdzenie tych podejrzeń, a osoby te, podkreślmy, miały wiarygodne i niepodważalne alibi. Myślę, że to dosyć oczywiste, zwłaszcza z punktu widzenia rodziny, to, że szukają winnego. Natomiast, tak jak powiedziałeś, prokuraturze tych zarzutów nie udało się przedstawić, a cała sprawa została po kilku miesiącach umorzona. Co ważne, też na swój sposób ciekawe, bardzo zaangażował się w poszukiwanie, ustalenie sprawcy ojciec pana Andrzeja. To on miał wielokrotnie, długimi godzinami spędzać czas w samochodzie w pobliżu tej kwiaciarni, licząc na to, że wydarzy się jakiś cud, jakiś przełom, cokolwiek, jakaś informacja, która pozwoli mu właśnie na ustalenie, co się stało. Po jakimś czasie ojciec pana Andrzeja zmarł. Rodzina domniemuje, że być może właśnie to emocjonalne zaangażowanie w sprawę przyczyniło się do tego faktu. Nie potrafię tego ocenić. Zagadkową rzeczą jest jeszcze to, że kilka miesięcy po śmierci pana Andrzeja ktoś zniszczył jego grób, przy czym to było takie zniszczenie punktowe. Żaden inny grób w okolicy nie został uszkodzony, co by wskazywało, że to było działanie ukierunkowane na właśnie konkretnie grób pana Andrzeja. Bardzo osobliwa zemsta. Trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego czynu. Tym bardziej, że to co najgorsze już się przecież stało. Mężczyzna nie żyje, jego biznes w sumie został przejęty. I tak naprawdę już nic więcej nie może się gorszego stać, a jednak ktoś decyduje się nawet zniszczyć jego grób. Jest to tragiczne i niezrozumiałe. Pytanie, czy fakt zniszczenia tego grobu, można by powiedzieć, że irracjonalne, nie ma związku tak naprawdę z tym, jakie okrucieństwo musiał zadać sprawca czy sprawcy w to, aby pozbawić życia pana Andrzeja, bo przypomnijmy, że te liczne ślady na ciele wskazywały, że robił to ktoś po prostu w wybuchu agresji, złości, wściekłości. Kto wie, czy te dwa elementy się ze sobą nie łączą i nie wskazują tak naprawdę na te same osoby. Chociaż do tej zbrodni doszło już dawno, bo prawie 30 lat temu, to mimo to wciąż sprawiedliwość może, a nawet powinna dosięgnąć sprawców zabójstwa pana Andrzeja. Kryminalne zagadki Podlasia.